Witajcie kochani! Dzisiaj będzie dość wyjątkowy odcinek, ponieważ będzie wymagał on ode mnie dużej cierpliwości i dużego pokładu czasu. Jak widzicie, teraz jestem bez makijażu, po to, aby pokazać Wam moje rzęsy bez tuszu do rzęs i za chwilę jeszcze je pomaluję i pokażę, jak wyglądają z tuszem do rzęs. A wszystko zapokładam w tym produkcie. Chciałabym zrobić test odżywki do rzęs, która ma pogrubić i zagęścić i wydłużyć mi rzęsy z Invego. Zakupiłam ją w Rossmanie za 42 zł, była w promocji i normalnie kosztuje około 60 zł. Piszą tutaj, że już po 6 tygodniach widać efekty, ale myślę, że przeciągniemy to do 8 tygodni. Pokażę Wam teraz moje rzęsy bez tuszu do rzęs i po prostu zaraz pójdę się pomalować i do Was wrócę. Ok, jak możecie zobaczyć, moje rzęsy są bardzo, bardzo jaśniutkie. Nie wiem, czy jesteście w stanie cokolwiek tutaj dostrzec, ale za wiele tutaj nie widać. Przez to, że moje rzęsy są po prostu jaśniutkie. One są generalnie długie, ale dopiero jak się je pomaluję, więc przejdę teraz do łazienki, pomaluję się i zaraz do Was wracam. Wracam do Was już umalowana. Jak możecie zobaczyć, moje rzęsy już po pomalowaniu są dość intensywne. Tutaj już nawet ich zalotką nie przykręcałam, żeby było widać naturalnie. Oczywiście są namalowane kreski. Ale przy teście końcowym namaluję sobie również kreski, żeby to było porównywalne. Czy zobaczmy sobie, jak tutaj jest wszystko opisane na pudełku. Invego jako jedyna skupia w sobie wszystkie cechy idealnej odżywki do rzęs. Zawiera jedną z najskuteczniejszych na świecie substancji powodujących wzrost rzęs. To myślę, że można pominąć. Pielęgnacje krótkich, przeżydzonych i osłabionych rzęs, stymulujące ich naturalny wzrost, spektakularny efekt naturalnych, długich i gęstych rzęs uzyskasz, stosując się do poniższych wskazówek. Stosuj serum regularnie codziennie przez 6-8 tygodni. Aplikuj tylko raz dziennie, najlepiej o tej samej porze. Starannie nakładaj jednym pociągnięciem pędzelka tuż u nasady rzęs na dokładnie oczyszczone i odtłuszczone powieki. Nie nakładaj po aplikacji serum żadnych kremów na powieki. Opakowanie 3,5 ml wystarczy na około 3 miesiące. Aby utrzymać efekt długich i wzmocnionych rzęs, zaleca się używać preparat już po zakończonej kuracji, co drugi i trzeci dzień. Ok, więc generalnie wybrałam też ten produkt ze względu na to, że jak możecie zobaczyć, jest on hipoalergiczny. A ja jestem alergikiem, więc boję się używać czegokolwiek, bo na przykład teraz po toniku do twarzy dostałam po prostu takiej spuchlizny i byłam cała czerwona. Myślę, że będę to stosować przez 8 tygodni, aby zobaczyć taki już trwały efekt. Ale jeżeli w trakcie kuracji będę widziała jakieś efekty, to jeszcze będę Wam o tym mówić w międzyczasie. Myślę, że na razie to na tyle. Odezwę się do Was wieczorkiem, kiedy pierwszy raz będę to po prostu nakładać na swoje powieki, bo planuję to używać po prostu codziennie wieczorem. Już tak wiecie, jak wezmę prysznic, zmyję makijaż, żeby po prostu już być czysta. I po prostu będę sobie to używać po prostu wieczorem przed spaniem. Po prostu jak już zmyję, makijaż się umyję. Także widzimy się niebawem. Jeszcze zanim pójdziemy do dalszej części w łazience, pokażę Wam, jak to się otwiera. Czyli po otwarciu mamy coś takiego. Po otwarciu jest on leisty i jest taki maleńki pędzelek. Dzień kochani, w mojej łazience mamy już wieczór, także pora zaaplikować nasz produkt powieki na naszą górną linię rzęs. Nie można tego sobie aplikować takiego produktu na dolną linię rzęs, ponieważ może to spowodować różne komplikacje. Chociażby takie jak to, że jednej koleżance na YouTubie przez to jedna rzęsa wyrosła jakby w środku powieki i przez to musieli wyrywać tego włosa u lekarza, więc nie polecam. Z tego co pisali, to ma być jeden ruch, tak jak eyelinerem. Także przez całą długość. Mam nadzieję, że dobrze to zrobiłam. Tyle, tak będziemy robić codziennie przez 8 tygodni. Witajcie kochani. Z za firanki, żeby było mnie dobrze widać.
Minęło już no prawie 6 tygodni, za 2 dni miną 2 tygodnie, ale nagrywam to dzisiaj, ponieważ po prostu potem będę pracować, nie będę miała czasu, żeby z rana jeszcze dla Was nagrywać. Także w pierwszej kolejności pokazuję Wam swoje rzęsy bez makijażu, żebyście mogli zobaczyć, czy coś ściemniało, czy nie. Myślę, że może minimalnie coś ściemniało, ale ja tam jakiejś większej różnicy nie widzę. Jestem już do Was pomalowana, jak widać. Nie wiem, czy te rzęsy wyglądają lepiej, bo szczerze mówiąc ja jakoś tak nie dostrzegam większej różnicy. Może przez to, że cały czas na siebie patrzę, ale ta różnica dla mnie jest po prostu niezauważalna. Mój chłopak, jak się go pytałam, to po prostu twierdzi, że on nie widzi żadnej różnicy. Podobno efekt widać dopiero po 8 tygodniach, więc wrócę do Was po 8 tygodniach. Jeżeli dalej nie będę zauważała efektów, to po prostu ostateczny werdykt wydam w momencie, kiedy już będę w trakcie montowania filmu. Także widzimy się niebawem. Hejoszka, witam Was już po ponad 8 tygodniach. Właśnie wstałam dopiero, bo się jeszcze nie malowałam, żeby Wam pokazać swoje rzęsy, aczkolwiek za dużo tutaj nie widać. Powiem Wam, że się trochę spóźniłam, bo aż tydzień. Niedawno przyjechałam do Gdyni i po prostu straciłam poczucie czasu. Jest 10 lipca, 3 lipca miałam Wam pokazać efekt, ale może i lepiej, wiecie, bo teraz tak po prostu będzie widać, jak tego płynu już jednak mniej teraz nakładałam, bo już go prawie nie mam. Czy ten efekt się utrzymuje, czy trzeba cały czas używać, że tak powiem, tych produktów. Także pójdę się teraz pomalować, ogarnąć i do Was wrócę. Czepiańskich moje rzęsy. Wracam do Was po dłuższej chwili. Nie malowałam się już cała, bo mi się po prostu nie chciało, więc musimy to wybaczyć. Ale zobaczmy pierw może rzęs. Pewnie ciężko to wyostrzyć, więc mam nadzieję, że to widać. Że tyle powinno wystarczyć. Sorry za hałas, ale tutaj jeżdżą pociągi, są remonty. Generalnie powiem Wam, że mam takiego ząga, bo totalnie nie wiem, co mam Wam powiedzieć. W sensie moje rzęsy, jak już wcześniej wspominałam, jak już wcześniej widzieliście, one już od samego początku były, że tak powiem, długie i ładne. Podczas stosowania tej odżywki nie odczuwałam jakiejś tam większej różnicy jakby w ich wyglądzie. Musiałam się mega głęboko zastanowić, czy w ogóle cokolwiek w nich się zmieniło. Potem stwierdziłam, że może coś tam delikatnie one urosły, ale czekałam na ten efekt po 8 tygodniach. Podobno po 8 tygodniach powinien wyglądać najlepiej. Minęło 9 tygodni, co prawda. Wydaje mi się, że ten efekt po 6 tygodniach, a 8 tygodniach jest taki sam. A może nawet powiedziałabym, że ten po 6 tygodniach był lepszy, ponieważ już pod koniec tego 9 tygodnia właśnie, kiedy mi się to wszystko przedłużyło w czasie, już używałam takiej końcówki tej odżywki, więc jeżeli ona po tygodniu już traci, że tak powiem, to efekt na rzęsach, no to też nie jest zbyt dobre, no bo żeby ten efekt utrzymać, trzeba by było jej używać praktycznie cały czas. Ale nie chcę skreślać tej odżywki na starcie, po prostu zacznę montować ten filmik, obejrzę sobie te rzęsy, jak one wyglądały, jak wyglądają i ostateczną decyzję, jakby ostateczną moją opinię na temat tych rzęs powiem Wam w momencie, kiedy już będę montować ten film. Także zobaczymy się niebawem. Jak widać, już montuję ten odcinek, już w sekcji skończyłam go montować. Także witajcie parę dni, w sumie dobrych parę dni później, odkąd ten film montowałam, do dobrych parę dni. Teraz już właśnie w trakcie montażu jestem w stanie dostrzec pewne rzeczy, których nie widziałam z czasem. Tutaj Rabciu obok sobie śpi. No, generalnie jednak surowo oceniłam tą odżywkę do rzęs, bo widzę różnicę. Przede wszystkim przy pierwszych nagrywkach miałam tego tuszu więcej na rzęsach, jakby były one grubiej nałożone.
i miałam też grubsze kreski, przez co mogło wydawać się też, że te rzęsy są inne. Potem już tego tuszu nie nakładałam tak dużo, jak w przypadku pierwszej aplikacji. No i te kreski były troszeczkę cieńsze. Jakby moje rzęsy same w sobie, jak widzicie, były i są dalej długie, ale jakby z każdym z tych filmików, jeżeli dobrze się przyjrzymy, widać, że te rzęsy jednak są dłuższe. Rzeczywiście one urosły. Jest jakaś różnica, że tak powiem, mega dostrzegalna w przypadku tego, jakie one były. Więc ciężko ocenić mi jakby tą odżywkę. Myślę, że jest to odżywka, która po prostu działa tak jak powinna. Te rzęsy są trochę dłuższe. Czy pogrubione, nie powiedziałabym. Nie widzę jakby różnicy w żadnej grubości. Ale rzeczywiście są troszeczkę dłuższe. Nie jest to jakiś efekt spektakularny, który chciałabym uzyskać, kiedy go kupowałam. Ale myślę, że jest to efekt taki w porządku. Jeżeli chcemy, aby nasze rzęsy, że tak powiem, były zdrowe, długie, to jestem w stanie polecić tą odżywkę. Jeżeli oczekujemy nie wiadomo jak spektakularnych efektów, to w moim przypadku niekoniecznie. Aczkolwiek wiadomo, na każdego wszystko działa inaczej, więc możecie dać mi znać w komentarzu, jak ta odżywka działała też na Was i czy były efekty widoczne bardziej bądź mniej niż u mnie. Bardzo chętnie jakby się tego dowiem, myślę, że osoby oglądające to również. Także moja ostateczna ocena tej odżywki to będzie takie 6 na 10, 7 na 10, coś takiego. Spełnia ona swoje zadania, aczkolwiek efekt nie jest tak spektakularny, na jaki liczyłam. Jeżeli spodobał się ten odcinek, to polecam stawić łapkę w górę, ponieważ nie ukrywam, że ten test trwał dość długo i trzeba było trochę czasu na niego poświęcić. Oczywiście też zostawcie subskrypcję na tym kanale, aby być na bieżąco przy kolejnych testach czy innych filmikach, bo nagrywam ich dużo. No i oczywiście zostawcie też dzwoneczek, aby być na bieżąco z kolejnymi filmikami. Dziękuję Wam za oglądanie, buziaczki i pa pa!